witam Was w filmie typowo makijażowym. Witam Was bardzo serdecznie, dlatego że dzisiaj omówimy sobie wszystkie produkty do makijażu, jakie posiadam, z wyłączeniem produktów do ust. Na nie poświęcę oddzielny film, bo już je sobie tutaj ułożyłam. Jeszcze nie wszystkie, ponieważ muszę zrobić, wiecie, taki szaber we wszystkich torebkach. W samochodzie mam jakieś produkty do ust. Natomiast tutaj mam wszystkie produkty do makijażu. Stwierdziłam, że czas posprzątać toaletkę i myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać Wam wszystkie produkty do makijażu, jakie posiadam. Jeszcze tylko powiem na wstępie, że słuchajcie, dla kogoś to może być dużo, dla kogoś to może być mało. Ja pokazuję Wam to, co mam teraz i tak jak Wam w którymś z vlogów mówiłam, że ja mam takie fazy, czasami sobie myślę, że mogłabym jeszcze coś dokupić, a później sobie myślę, kurde, przecież i tak masz tego dużo, zużywaj to, co masz. Więc ja jestem pomiędzy na ten moment, jak patrzę na to, to stwierdzam, że nie ma tragedii. Wiecie co, jeszcze powiem, że ja swoich kosmetyków kolorowych regularnie się pozbywam i je rozdaję. Jak na przykład coś kupię i nie jestem zadowolona z koloru, to nie jest mój odcień, albo po prostu coś leży nieużywane, to ja wolę się tego pozbyć, jak jeszcze jest dobre, świeże, żeby ktoś z moich bliskich miał z tego uciechę, niż żeby leżało i się marnowało. Także wiecie co, dzisiaj nie będzie ładu i składu. Na końcu powiem Wam o produktach, jakie mam w zapasie. I nie wiem, od czego sobie zaczniemy. Tak patrzę tutaj. Wiecie co, może zaczniemy sobie od takiej kolejności, w jakiej wykonuję makijaż, czyli zaczniemy sobie od podkładu. I jedyny podkład, którego ja teraz używam, to jest L'Oreal Infallible 24 godziny w odcieniu 200 Golden Sand. I to jest podkład, który u mnie jest już na wykończeniu zupełnie, bo tu jest naprawdę jego resztka. Tak wygląda. Ja nie będę sobie teraz tych kosmetyków chować, bo chcę wytrzeć sobie tam całą szufladkę i dopiero później wszystkie schować. Natomiast tak wygląda ten produkt. Używam, bo miałam. Czy jest to najlepszy podkład, jakiego używam? Na pewno nie. Zastanawiam się pomiędzy dwoma, jak zechcę kupić, wiecie, zastępstwo. Pomiędzy takim Eveline, ja miałam kiedyś z czarną pipetką, bardzo mi się podobał, byłam z niego bardzo zadowolona, bo był lekki, wyglądał naturalnie. A pomiędzy Clinique Anti-Blemish Solution, coś takiego, on się ponoć nadaje do cery trądzikowej. Ten natomiast jest ok. Ja go aplikuję najczęściej gąbką, zdarza się też, że palcami. Wydaje mi się, że on troszeczkę oksyduje do takiego o pół tona ciemniejszego odcienia, ale ogólnie jest ok, krzywdy mi nie robi, używam teraz cały czas. Więc to jest pierwszy produkt, który chciałam Wam pokazać. I na ten moment używam tylko jednego podkładu, więc tylko jeden podkład Wam pokazuję. Nie używam korektora pod oczy, nie używam korektora na niedoskonałości, więc przechodzę płynnie do pudrów. I pudry mam dwa. Pudry mam tani i drogi. I ten drogi puder, Laura Mercier Translucent Powder w odcieniu Translucent po prostu, to jest mój ulubiony puder. Ja Wam podkreślam często, że, bo to jest moje drugie albo trzecie opakowanie, jest turbowydajny, jest drogi, ale jak przeliczy się go na tyle miesięcy, na ile wystarcza, to czasami drogeryjne pudry wychodzą drożej. Serio, bo ja kiedyś sobie liczyłam to. Uwielbiam. On robi z makijażem cuda, wygląda tak, jakbyście miały nałożony filtr, po prostu nie ma porów. Ja nie mam go dzisiaj na twarzy, mam co innego, co Wam zaraz pokażę. Uwielbiam, mam całe opakowanie, jak zużyję to, to będę używać tylko tego, bo mi już po prostu szkoda czasu i energii i zawodu. Tak jak mówię, bardzo mi się dobrze sprawdza, ale wiem, że to nie jest puder do każdej cery, bo ja przed kuracją trądzikową, jak miałam tłustszą cerę, bardziej przetłuszczającą się, to on mi się trochę wyświecał. Teraz noszę cały dzień bez poprawek i jest rewelacja. A drugi, tańszy produkt, który mam, wiecie co, to jest trochę moja nauczka, dlatego że ja kupiłam jakiś czas temu dwa pudry w Rossmanie, właśnie takie tańsze. I to jest Golden Glow z Lovely. To nie ma, to jest po prostu korygujący puder do twarzy, idealnie neutralizuje zaczerwienienia i popękane naczynka. Szczerze, nie podoba mi się, nie podoba mi się to, jaki efekt daje na twarzy. Ja mam go kilka godzin na sobie, przed chwilą poprawiałam swój makijaż. Wygląda dla mnie źle. Na twarzy wygląda tak mocno pudrowo, trochę wręcz kredowo. Nie matuję na długi czas, gdzie moja cera się teraz nie wyświeca. Mam go tyle, zużyję i na pewno nie wrócę. Natomiast posiadam i używam regularnie, na co dzień tak naprawdę sięgam najczęściej po ten puder, no żeby jak najszybciej go zużyć. I teraz, kochani, przejdziemy do... Może zacznę od palety, bo mam jedną paletę do twarzy,
którą uwielbiam i ostatnio zaczęłam też po nią sięgać, bo się za nią stęskniłam, a postawiłam sobie za punkt honoru, że zużyję inne produkty, inne są też zbyt wydajne i po prostu tęskniłam za tą paletą, może od początku. I to jest Benefit Cheek Leaders Bronze Skład, bo tam pamiętam, że były dwa rodzaje i ja mam no, taką brązową, ciemniejszą. Tych palet już nie ma, natomiast wydaje mi się, że wszystkie produkty pojedynczo możecie sobie kupić. Tu są pełnowymiarowe opakowania. Tutaj mamy róż Gold Rush, mamy rozświetlacz cookie, mamy hula caramel. Dla mnie jest lepszy niż ta hula, natomiast używam naprzemiennie. I tutaj mamy kolejny róż koraliste. Jak widać po zużyciu, no ten Gold Rush jest już mocno zużyty, dlatego że uwielbiam efekt jaki daje i to jest róż, z którym nie można przesadzić, a wygląda naprawdę pięknie na twarzy. No hula klasyczna, dla jednych jest za ciemna, dla drugich zbyt pomarańczowa, za ciepła. Ja słuchajcie, jeszcze tutaj powiem, że ja nie mam typowo słowiańskiego typu urody i jak ja Wam polecam jakiś produkt, to najlepiej, żebyście dobierali odcień dla siebie, bo ja mogę nie być wyznacznikiem dobrym. Hula Caramel dla mnie super całoroczna, z naciskiem na lato, to wygląda pięknie, naturalnie, no tak. Tylko te dwa produkty są mocno napigmentowane, można z nimi przesadzić, blendują się jak marzenie, ale po prostu wystarczy dotknąć pędzeleczkiem i dają przepiękny efekt. Uwielbiam tę paletę. Szkoda, że ona nie jest w stałej sprzedaży, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. I tutaj uważam, że wszystkie z tych akurat dla mnie odcieni są do zużycia, więc są kosmicznie wydajne. Benefit jest kosmicznie wydajny. U mnie na twarzy osobiście sprawdza się rewelacyjnie, dlatego że ich trwałość to jest cały dzień. Także mam taką paletę Bronze Skład, Cheek Leaders Bronze Skład. I teraz skoro jesteśmy przy produktach do twarzy, w sensie wiecie, bronzery, rozświetlacze, róże, może teraz zaczniemy sobie przejdziemy sobie do bronzerów, bo poza tymi w palecie, to bronzery mam dwa. Dobrze, przepraszam. Pierwszy, który już doskonale znacie, który próbuję zużyć trzeci czy czwarty rok, to jest MAC Bronzing Powder w odcieniu Refined Golden. Ostatnio go sobie sprasowałam na nowo, bo było już pokaźne denko. No teraz może nie wygląda najpiękniej, natomiast ja się już do niego przyzwyczaiłam, używam go praktycznie codziennie. Kiedyś miałam postanowienie takie, żeby go jak najszybciej zużyć. Nie wychodzi, produkty z MAC-a są kosmicznie wydajne, ale ja się do niego przyzwyczaiłam i daje taki efekt. Nie wiem jak wygląda w lampie, nie wiem jak wygląda w aparacie, natomiast na co dzień wygląda naturalnie, ale on ma taki delikatny shimmer, no i to jest bronzer do takiej moim zdaniem ciemniejszej, ciepłej karnacji. A drugi produkt jaki mam, to jest produkt, którego użyłam dosłownie kilka razy, dlatego że ja go kupiłam z zamiarem podróży i to jest Nude Sticks, tak mi się wydaje, że to się tak czyta. Ja to zamawiałam w internecie, to zamawiałam, niestety nie przypomnę sobie strony, na jakiej to było, natomiast to jest Nude Stick, przychodzi w takim metalowym opakowaniu i słuchajcie, to jest bronzer w sticku, ale to nie jest taki zwykły bronzer w sticku, dlatego że poza, wiecie, produktem brązującym, poza produktem brązującym, który jest dla mnie no taki akurat, mógłby być ciemniejszy. Ja mam w odcieniu Bondi Belle, ma też pędzelek i słuchajcie, to jest rewelacyjna opcja na podróże. Jeszcze go nie przetestowałam podczas podróży, więc się... Znaczy mam nadzieję, że to jest dobra opcja i ten pędzelek jest wykręcany, więc można go umyć. Ja testowałam sobie ten produkt, używałam kilka razy, nie ukrywam, że dla mnie produkty w stickach do konturowania to jest nowość, uważam, że tego trzeba się nauczyć, ale... Ostatnio jak byłam w Sephorze, to miziałam sobie ten taki stick z Fenty. No i tamten to jest kosmos, jest tak napigmentowany, jest tak kremowo-pudrowy, gdzie wydawać by się mogło, że to niemożliwe. No, że ten to trochę taka popierdółka, ale ten ma pędzelek, więc zobaczymy jak mi się będzie sprawdzał na podróżach, w podróży. Dam Wam znać. I wiecie co, teraz może przejdziemy sobie do róży, ponieważ róże mam... dwa, tak? Tak, dobrze widzę, bo ja sobie tutaj od razu później układam. Róże mam dwa i róż mam California z Benefitu i to jest pełnowymiarowe opakowanie, które widzieliście przed chwilą, tylko po prostu takie oddzielne. Ja tego różu za często nie używam. Jest bardzo ładne. Jakoś po niego nie sięgam za często, ponieważ ja nie jestem różową dziewczyną.
Dla mnie bronzer i rozświetlacz wystarczy. Natomiast on daje, wiecie co, on pięknie wygląda na opalonej skórze. On nadaje takiej frywolności, takiej dziewczęcości. Pięknie pachnie latem, no ale słabe zużycie u mnie. I drugi róż, którego używam częściej, jeśli już używam jakiegoś różu, to jest MAC Melba. To jest przepiękny odcień takiego trochę brudnego różu. Może gdzieś tu jest troszeczkę takiego przydymionego, brudnego koralu. O, bateria mi miga, poczekajcie, zaraz wracam. Kurczę, mam nadzieję, że udało mi się tutaj wszystko tak samo ustawić, ale słuchajcie, jesteście splątani z lampą, żeby jakkolwiek mnie coś oświetlało, bo dzisiaj ciemna noc, cały dzień. A więc róż Melba jest nie do zużycia, co prawda wiecie, że ja kiedyś zużyłam jeden róż z MAC-a, używałam go przez około 3 lata, dzień w dzień do każdego makijażu, bo kiedyś jakoś taki makijaż z różem bardziej do mnie przemawiał. Natomiast ja mam wrażenie, że on jest nie do zużycia. Tutaj nawet nie widać za bardzo, żebym ja go kiedykolwiek używała, a naprawdę był czas, że się wiecie, na niego wzięłam i używam go bardzo często. Myślę, że teraz mogę powiedzieć, że używam go regularnie. Daje taki piękny, obudzony, rumiany policzek. Bardzo ładny róż. No i teraz jak się okazuje, przejdziemy do najliczniejszej... A jeszcze te dwa. Wow! Przejdziemy do najliczniejszej grupy, jaką posiadam, czyli do rozświetlaczy, bo 2, 4, 6... 7 rozświetlaczy to mnie trochę zaskoczyło. Zacznę od tych, których używam zdecydowanie najrzadziej. I to jest WhatsApp Benefitu taki stick. To jest miniaturka. Ja w ogóle nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. I słuchajcie, to jest genialna sprawa w podróży, dlatego że on jest w sticku. Nie musimy mieć do niego pędzelka, ponieważ on się przepięknie blenduje na policzku. Wiecie, możecie sobie na palec nałożyć i palcem przetransferować albo bezpośrednio na twarz i ładnie rozklepać. Daje radę, bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, natomiast do podróży sprawdza się super. I drugi produkt, który kupiłam do podróży, który miał być bronzerem, a kupiłam rozświetlacz, bo mnie zauroczył ten błysk, to jest rozświetlacz Starlight z Inglota. Ja mam w odcieniu 203. Pamiętam, że to był chyba najciemniejszy kolor. Jest przepiękny. O, to jest tak wydajny produkt. Też go brałam na podróże. I ten już jest taki bardziej złoty, wiecie co, tych słoczy to może ja nie będę Wam robić, bo znacie te produkty. On ma taką w sensie znacie z moich filmów. On ma taką ciemniejszą bazę. O, myślę, że teraz widać. I wiecie co, on wygląda tak mokro. On daje taką piękną taflę, daje taką złotą skórę. Przepięknie wygląda. Naprawdę fajny produkt, ale zobaczcie. Ja nie używałam go mało. Ja sobie go nie żałuję, a zobaczcie to zużycie. Ja myślę, że on będzie ze mną do końca. I to są jeszcze jeden produkt. Tego w ogóle w tym roku nie używam. Nie używałam. I to jest Vibo Chrome Drops. Wydaje mi się, że to jest jeszcze dostępne. Moje jest trochę stare. Natomiast wiecie co? Co tu producent mówi? Płynny rozświetlacz do twarzy. A ja tego rozświetlacza używam do twarzy też delikatnie, ale... On mieszany z balsamem do ciała daje przepiękny efekt takiej złotej, opalonej skóry z drobinami. No pokazuję Wam, dlatego że to jest produkt do twarzy, ja go do twarzy raczej nie używałam, ale wymieszany z balsamem wygląda mega. Wydaje mi się, i były dwa odcienie, ciepły i zimny, ja oczywiście mam ciepły. Wydaje mi się, że one są cały czas dostępne, może się zmienia delikatnie szata graficzna. Natomiast ja polecam Wam bardzo ten produkt, dlatego że to jest super rozwiązanie właśnie, żeby sobie zrobić na jakieś specjalne wyjścia taki balsam z drobinkami. Cudo! No i kochani, kolejne 4 rozświetlacze. Szczerze Wam powiem, że jestem zaskoczona, nie sądziłam, że mam najwięcej rozświetlaczy, ale z drugiej strony jestem sroką. Rozświetlacz, który jest moim absolutnym hitem i gdybym miała wybrać jeden ulubiony, to wydaje mi się, że wybrałabym ten. Paradoksalnie jest to najtańszy rozświetlacz, jaki mam, to jest moje odkrycie. Wiele z Was kupiło go z mojego polecenia i to jest rozświetlacz Catrice Modern Glow Highlighter w odcieniu 010 Ultimate Platinum Glaze. Tak wygląda. Ja go sobie sprasowałam, dlatego że rozwaliłam go na działce. Wy już ten rozświetlacz doskonale znacie. Ja uważam, że to z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, to jest jedyny produkt drogeryjny, który śmiało mógłby być w perfumeriach, mógłby być 5-10 razy, no może nie 10, 5 razy droższy i w ogóle to by nie była przesada, 10 też, bo on kosztował 12 zł w promocji, z tego co pamiętam. Daje efekt drogeryjny, opakowanie jest super, nic się nie kruszy, sam rozświetlacz, dopóki go nie wywaliłam,
Nie kruszył się, cudowna tafla, długo się utrzymuje, absolutnie. Jeśli myślicie nad jakimś rozświetlaczem, bardzo polecam Wam się przyjrzeć temu, bo Karolina też kupiła go. Ja pamiętam, że ja go kupiłam i jej zachwalałam, bo byłam po prostu w szoku i ona zaraz go kupiła po mnie, co prawda ona go już kończy. Natomiast razem ze mną się zgadza, że jakość tego produktu to jest jakość perfumeryjna, a nie drogeryjna. Cudo! Nie powiem, wiecie, nie będę kokietować, nie powiem, że do niego wrócę, dlatego że jak zobaczyłam, że mam 7 rozświetlaczy, to trochę się zaskoczyłam, więc może w przyszłym roku się będę skupiać na zużywaniu, ale rewelacja, bardzo, naprawdę bardzo Wam polecam, ale Wy to doskonale wiecie, bo jeśli oglądacie mnie na co dzień, to jest rozświetlacz, którego ja używałam przez 90% czasu w tym roku, tak mi się wydaje. Później, jak już rozwaliłam ten z Catrice, zaczęłam wracać do Estée Lauder Bronze Goddess i ja mam w odcieniu 02 Solar Crush i to jest cudowny rozświetlacz, ale to jest cudowny rozświetlacz moim zdaniem dla osób z ciemniejszą karnacją, w sensie do mojej jest ok, natomiast ja na przykład na Seychellach używałam go jako, nie powiem bronzera, ale po prostu na cały policzek zamiast bronzera i zamiast rozświetlacza, bo on daje, zobaczcie, on ma taką widoczną, ciemną po prostu bazę, o, nawet na tle mojej twarzy, ma widoczną bazę. Fajny produkt, mocno napigmentowany, wydaje mi się, że go nigdy nie zużyję, on jest tak wydajny, to jest cudowny produkt na lato, jak świeci słońce, wiecie, do opalonej skóry, do zapachu w ogóle olejków, do opalania, no to on z tym swoim zapachem, rewelacja. Wiem, że są inne odcienie, ja się zdecydowałam na ten, uważam, że trafiłam, ale ja robiłam to w ciemno i jeśli zastanawiacie się nad nim, to ja polecam Wam bardzo testować, bo on jest dostępny normalnie, stacjonarnie. Polecam Wam testować odcienie, żeby się nie zaskoczyć. W ogóle ma przepiękne opakowanie, takie trochę bursztynkowe. No, jest biżuteryjny. Kolejny rozświetlacz. To jest rozświetlacz, którego testy robiłam, były na moim kanale, ponieważ ja dostałam ten rozświetlacz od Agi, ona mówi, że to jest jakiś wiralowy kosmetyk. Mnie ten viral ominął. Ja nie znałam w ogóle tego produktu. Jeszcze tylko powiem, że to jest tak Pierre Lene Professional i to jest Royal Dust. I wiecie co, to chyba nie ma żadnego odcienia. Generalnie to była taka mgiełka. Nie wierzę. To była mgiełka. Sypka. Ja sobie to sprasowałam i teraz właśnie zobaczyłam, że mi to chyba już popękało. Aha, czyli to jest coś, czego sprasować się nie da. No nie, ostatnio Wam się chwaliłam. Użyłam raz i znowu jest dust. W każdym razie, słuchajcie, to jaki to daje efekt. Aga mówiła, że to jest tanie i ona to stosuje też na ciało, na dekolt. Przepiękne, iskrzące się drobinki. Kurde, nie wiem, czy to widzicie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był bardzo taki popularny cień MAC Vanilla. Ja miałam odsypkę tego cienia. To jest coś innego, ale to jest na podobnej zasadzie. Możecie to używać jako rozświetlacz na powieki, właśnie na ciało, mieszać z balsamem. Cudowny efekt to daje. Ja nie używałam tego często ze względu na to, na sposób aplikacji. Jakby ja nie jestem aż taką fanką sypkich pudrów, sypkich wykończeń, a dodatkowo to, ten dust, w sensie to jest tak bardzo zmielone, że to faktycznie robi się, słuchajcie, dym z tego i to po prostu fruwa w powietrzu i mnie to denerwuje, bo jak mam posprzątaną toaletkę, to denerwuje mnie coś takiego, ale efekt daje piękny, jeśli lubicie takie produkty sypkie, gwarantuję Wam, że będziecie zachwyceni i on, wiecie co, nie ma ani zimnych tonów, ani ciepłych, on jest tak neutralny, że moim zdaniem to będzie produkt, który pasuje do większości karnacji. I ostatni rozświetlacz, o którym nawet pisałam z jedną z Was ostatnio, to jest Rare Beauty, to jest rozświetlacz, a po prostu highlighter i ja mam w odcieniu Flaunt, nie ma żadnego numeru, wygląda tak, no halo, tak wygląda opakowanie, proszę bardzo. Ja wiem, ja nie mam tego najpopularniejszego odcienia, bo on dla mnie był za jasny. I to jedna z Was pytała mnie ostatnio, czy on jest fajny, czy on jest wart zakupu. Tak, jest wart zakupu i tak jak ja rozmawiałam właśnie z jedną z Was, powiedziałam, że jest cudowny, jest drobno zmielony. Ja nawet nie potrafię określić jego wykończenia, bo to jest taka miazga, taka maluńka drobina, że to po prostu wygląda jak tafla. Jest turbo napigmentowany, jest naprawdę mocno napigmentowany, daje przepiękny efekt. No tylko, że to jest kolejny rozświetlacz, wiecie, w mojej kolekcji.
Ja go kupiłam, bo ja długo do niego wzdychałam, trochę pod wpływem impulsu, trochę, że wiecie, sobie na dzień kobiet zrobiłam prezent. I ja go użyłam może kilkanaście razy w tym roku. Nie dlatego, że on jest zły, dlatego, że ja mam inne produkty. No i stety, niestety kocham rozświetlacze, ale wiem, że w przyszłym roku na pewno żadnego sobie nie kupię. Ale naprawdę jest piękny, jeśli kończycie, jeśli po prostu macie ochotę sobie kupić, bardzo polecam przyjrzeć się marce Rare Beauty. Czy ten odcień, czy inny, tam jest chyba 5 czy 7 do wyboru. Przepiękne wykończenie, cudowna trwałość, bardzo taka no fajna perełka. I on, wiecie co, wyróżnia się na tle tych produktów, które ja mam, bo tych drobin nie widać, no a daje po prostu przepiękną tafle. I słuchajcie, to są wszystkie moje produkty do twarzy. Teraz chyba płynnie przejdziemy do produktów do oczu, w sensie cieni. I tutaj jeśli chodzi o cienie, to tak, mam jedną paletkę Pixie by Petra. Tak wygląda, ona nie jest już dostępna, to była jakaś limitka. I tutaj ma takie odcienie, ponieważ wiem, że było kilka rodzajów tej paletki. No to ja mam właśnie Hazelnut Haze. Tak wygląda zużycie i tak wyglądają w ogóle te odcienie. O, tak chyba będzie lepiej. Proszę bardzo. Jak widzicie, są denka. Sięgam po tę paletę regularnie, może poza tym zielonym. Nie wiem, co tutaj autor miał na myśli, żeby dodawać taki cień. Ale używam zdecydowanej większości. Widać to po zużyciu. Czasami, o, to jest też. Czasami pytacie mnie, co ja nakładam na dolną powiekę, że to daje taki kontrast z moimi oczami. Słuchajcie, z zielonymi oczami największy kontrast daje czerwień, fiolet, brąz, złoto. I ja właśnie nakładam te takie trochę miedziane, rude odcienie i to tutaj na dolną powiekę. I to jest właśnie to, co ja aplikuję. Te trzy produkty najczęściej. Czasami tym jeszcze wypełniam brwi, jak mi mój żel nie daje rady. No a to są takie, wiecie, klasyki do powiek. I mam jeszcze trzy pojedyncze cienie. Cień, który każda z Was już zna. To jest absolutnie moja perełeczka. To jest dla sroczek Bobbi Brown Moonstone. I tyle. Wiecie, że ja tym produktem jestem w stanie wykonać cały makijaż oka, dodać tylko ciemny cień w załamaniu i to jest moja iskiereczka. Cudowny produkt. I teraz uwaga, powiem coś kontrowersyjnego. Wart swojej ceny. A kosztuje chore pieniądze, ale uważam, że czasem warto się rozpieścić i to jest cień, którego nie zużyjecie w rok, bo to też nie jest cień, którego używacie codziennie. Kolejny cień, który bardzo lubię, który mam zdecydowanie najdłużej w swojej kolekcji, to jest Sephora Colorful. Ja w ogóle nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. I to jest, słuchajcie, odcień Fashion Blogger 295. I to już jest taki ciemniejszy brąz, taki brudny brąz metaliczny. I ja używam go podobnie, z podobnym zastosowaniem jak Moonstone, tylko że on już jest ciemniejszy. Również wygląda przepięknie w sztucznym świetle. On robi cały make-up, w sensie on robi cały make-up oka, wygląda ładnie, jest trochę ciemniejszy. I taki najbardziej, no najlżejszy, taki troszeczkę z delikatnym shimmerem, zobaczcie. Ciągle obracamy się w tych samych tonach kolorystycznych. Z takim delikatnym shimmerem, to jest MAC Patina. I on jest zdecydowanie najdelikatniejszym cieniem, jaki mam. I jak chcę mieć spokojną powiekę, ale jednak pomalowaną, to zawsze sięgam po ten cień. Dalej produkty do oczu. To tutaj mam trzy takie gagatki. To w ogóle nie wiedziałam, co to jest, dlatego że ja to dostałam z tuszem i produktem do ust od Karoliny. I nie używam, dlatego że to jest czarna kredka do oczu. Nie sięgam po czarną kredkę. No natomiast mam, więc pokazuję. Ale tu już mamy fioletową kredkę z Catrice Ultra Precision i ona jest wodoodporna. Numerek 070 w odcieniu Mouth. Jest genialna. Ja Wam już mówiłam o tym, że ja kupiłam ją trochę na pałę, nie zapoznawałam się z poleceniami bądź odradzeniami internetowymi. Jest rewelacyjna, w ogóle jest wykręcana. To jest tak ciemny fiolet, że wygląda na czerń. Ja sobie robię nią kreskę ładnie, można tę kreskę rozetrzeć pędzelkiem. Ale wiecie co, ta kreska jest tak cienka i tak precyzyjna, że nie zawsze ja to rozcieram. Zresztą widzicie, jak już zastygnie na powiece, nic jej nie ruszy. Natomiast płynem micelarnym schodzi bardzo ładnie. Uwielbiam ten produkt i to jest moje ogromne, pozytywne zaskoczenie na plus. Pozytywne na plus, tak. Wody łyk. I teraz liner, bo kiedyś ktoś powiedział, że liner do powiek każda kobieta mieć musi. No to użyłam go kilka razy
Ja po prostu jestem zbyt dużą fajtłapą do linerów. I to jest Varietté Eveline, zwykły, klasyczny czarny liner. W ogóle przepięknie wygląda. Jest cudownie napigmentowany, czarny. To jest ta igiełka, jest tak precyzyjna, że aż się prosi o to, żeby zrobić to nierówno, mówię o sobie. Natomiast jeśli lubicie czarne linery, jeśli lubicie takie mocne, graficzne wręcz wykończenie i jeśli potraficie być precyzyjne, bardzo Wam polecam. No i teraz tak, tusz jakiego aktualnie używam, to jest Eveline i to jest też polecone coś przez Was i jest super. I nawet nie wiem, czy mi się bardziej nie podoba niż Varietté. I to jest Eveline Extension Volume, proszę, Push Up Volume and Curl. Oszałamiający efekt push-up razy 10. I to jest taki tusz do rzęs. Jeśli chodzi o tusze, ja nie używam na co dzień tuszu do rzęs, bo mi się nie chce go zmywać. Poza tym nie czuję potrzeby. Dzisiaj nie mam w ogóle pomalowanej powieki i nie czuję, żebym była na tym stratna. I słuchajcie, ostatni produkt z kolorówki, jakiego używam. I Wy doskonale znacie już ten produkt i znacie moje narzekania na ten produkt. Dlatego, że to jest żel do brwi Clarissa Like a Glue. Ja mam w odcieniu brown. I powiem Wam, że ten brown jest bardzo ciemny. I teraz tak, plusy. To jest najlepszy produkt drogeryjny, jaki używałam, jeśli chodzi o utrwalenie. On naprawdę Wam laminuje, te brwi nie drgną. Możecie, wiecie, skakać ze spadochronem i one Wam nie drgną. Ja mam ten problem, że mam brwi długie dotąd praktycznie. Ja potrzebuję ich ujarzmienia. Nie wypełniam brwi kredką. Zależy mi delikatnie na, wiecie... Na delikatnym kolorze i zobaczcie, z niego idą takie nitki i to jest właśnie ta laminacja. Nie wiem, czy widać, bo mam czarny sweter. I to jest właśnie ta laminacja. On klei jak żel, tylko że przez to, że ma taką beznadziejną silikonową, może tak, twardą szczoteczkę, to on nie dociera mi do skóry, więc nie zawsze daje mi taki efekt, na jakim mi zależy, natomiast utrwalenie ma kozackie. Wiem, że jest jeszcze jeden rodzaj z Clarissy, na pewno sięgnę z ciekawości, czy jest tak samo utrwalający, ale szczoteczka lepsza. Natomiast mam, używam i jak zużyję, to sięgnę po coś innego. I to są, kochani, wszystkie moje kosmetyki kolorowe, natomiast teraz chciałabym Wam pokazać zapas, jaki mam. I no właśnie, czy to jest zapas? Ciężko mi powiedzieć, dlatego, że na przykład mam tutaj podkład, którego używałam wcześniej, tylko mam w innym odcieniu, bo ja kiedyś dostałam, w ogóle to chyba była moja pieczka, pierwsza paczka PR-owa, dostałam paczkę PR-ową z Eveline i to był ten i tu jest też ten podkład Wonder Match, tylko, że to jest Light Porcelain odcień. Umówmy się, ja w tym odcieniu nie będę nigdy i ja go na pewno używać nie będę, może oddam komuś u mnie, dlatego że no muszę coś z nim zrobić, bo stoi, jego używać nie będę. I teraz tak, to jest, słuchajcie, krem CC z Eveline. I ja go już używałam. I to jest light beige odcień. I ja nie pamiętam... Boże, coś tu już padło. I ja nie pamiętam, jakie miałam o nim zdanie. Wydaje mi się, że nie najlepsze. Natomiast no, jak zużyję ten podkład z L'Oreala, to spróbuję, zobaczę, co to takiego. Natomiast nie robię sobie z nim wielkich nadziei, ale pokazuję. To jest coś, czego nie użyłam jeszcze. Dostałam to od Karoliny. To jest Garnier BB krem. To ma tragiczne opinie. Ja mam w odcieniu medium. Ponoć to bardzo ciemnieje. Mieliśmy sobie robić pierwsze wrażenie latem, ale jakoś nie miałam ochoty na zawód i nie zrobiliśmy sobie tego pierwszego wrażenia. I może on poczeka do wiosny, do lata, skoro to krem CC. No nie wiem, też jakiś mam taki stosunek do niego, no niekoniecznie. Więc to są wszystkie podkłady, jakie mam w zapasie i jak widzicie, no nie do końca mam czego używać, jak mi się skończy ten L'Oreal. W zapasie mam też Anastasia Beverly Hills Deep Brown Gel i to jest po prostu żel do brwi utrwalający w odcieniu Dark Brown. Tak wygląda. Ja staram się mieć zawsze jeden żel do brwi w zapasie. Nie znam tego produktu, nie testowałam go, natomiast on był na jakiejś dzikiej promocji podczas jakiegoś mojego zamówienia online, więc stwierdziłam, Anastasia, w sumie spoko, wezmę. I to jest jeszcze w zapasie tusz. Nigdy nie miałam tuszu w zapasie, natomiast ten dostałam od Karoliny i to jest Tarte C Surfer Curl. No i tak wygląda, o. Bardzo ładne opakowanie, takie... O, myślę, że widać. Takie miętowe, lekkie, letnie. No i słuchajcie, to są wszystkie moje produkty do makijażu. Wiecie co, ja sobie to z Wami teraz przeliczę, bo jestem ciekawa, ile fizycznie tego jest. Natomiast
Wiem, że ja się na ten temat rozgaduję, ale wcale nie uważam, żeby było tego jakoś tak mega dużo. Co prawda trochę mnie zaskoczyły te rozświetlacze. No i już wiem, że mam bana na zakupy rozświetlaczy w przyszłym roku. A szkoda, bo rozświetlacze to jest coś, co mnie zdecydowanie najbardziej kusi. Więc przeliczę to z tymi zapasami, ale tych podkładów mogę się pozbyć, więc bierzcie na to poprawkę. Raz. Myślałam, że jest więcej. Nawet jak tutaj to widzę, to myślałam, że jest więcej. Plus 5 w zapasie, więc 24, no tych nie używam, czyli 22. Tego też nie używam, czyli 21. Tego też regularnie nie używam i tego, czyli 19. I widzicie. I na przykład ja już mam teraz taki wniosek. Żeby nie robić zapasów, no. Albo żeby się pozbywać regularnie, bo tak jak Wam mówię, ja też miałam inne palety, ale nie używałam ich z tego względu, że mam ten produkt, czy mam ten produkt i po prostu upłynniłam to, żeby to nie leżało, żeby się nie kurzyło, ale nadal szczerze Wam powiem, że myślałam, że mam tego więcej. Dajcie znać, co myślicie. Mało, dużo czy wystarczająco? I słuchajcie, mam do Was pytanie. Jeśli macie skórę trądzikową, albo skórę skłonną do zanieczyszczania, albo skłonną do wyprysków, to dajcie mi proszę znać, jakiego podkładu używacie. Ja nie ukrywam, że mnie ten temat interesuje, bo być może niedługo będę się rozglądać za nowym podkładem, więc koniecznie dajcie mi znać, jakiego podkładu używacie. Jeśli Wam się oczywiście zechce, to przeliczcie swoje kosmetyki do makijażu poza kosmetykami do ust. Jestem bardzo ciekawa Waszej ilości, ile tego macie, czy macie więcej, czy macie mniej. No i co stwierdzicie po tym, jak je przeliczycie? No ja nie mam dramatu, ale raczej się na zakupy już szybko nie wybiorę, bo zdecydowanie będę chciała się skupić na zużywaniu i tutaj właśnie też pokrótce chciałabym Wam opowiedzieć, na czego zużywaniu będę się skupiać. Po pierwsze, to tak jak Wam powiedziałam, te podkłady, ten będę testować, myślę, że na dniach, przypominać sobie, co to takiego. Ten może przetestujemy sobie wiosną i zobaczymy, ale wydaje mi się, że to nie będzie produkt dla mnie, bo pamiętam testy. Ten na pewno będzie do oddania, bo to nie jest mój kolor. I teraz tak, zastanawiam się, czy jest ktoś u mnie, kto by używał tych produktów czarnej kredki i czarnego eyelinera, bo ja tego nie będę używać i nie ma co się w ogóle oszukiwać, nie ma co kombinować. No tak, z produktów do oczu myślę, że mam spoko tutaj team. I teraz jeśli chodzi o rozświetlacze, myślę, że przyszły rok będzie takim rokiem, że albo to zużyję, albo się tego pozbędę, dlatego że słuchajcie, ja mam to już długo, za długo. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakąś datę ważności. No teoretycznie powinno, ale ja... A, ja mam w odcieniu numer 2, ale ja tu niczego takiego nie widzę, natomiast to po prostu stoi u mnie za długo, więc w przyszłym roku skupię się na zużywaniu tego. I tak, jeśli chodzi jeszcze o zużywanie produktów, no to nadal u mnie niezmiennie będę skupiać się na zużywaniu tych dwóch, czyli Catrice rozświetlacza, dlatego że tu już jego nie ma dużo, tak samo jak tego bronzera z MAC-a, ale teraz będę się skupiać trochę bardziej z głową, dlatego że też będę chciała sięgać po inne produkty, jakie już mam. I teraz tak, na pewno zużyję, myślę, że dość szybko ten Golden Glow z Lovely, dlatego że on po prostu jest... Halo! No, dlatego, że on po prostu jest niewydajny. I szczerze Wam powiem, że zastanawiam się, co zrobić. Dlatego, że ten puder jest dość drogi i niekoniecznie chciałabym go używać, tak wiecie, na co dzień, jak siedzę w domu i tylko nagrywam. I tutaj pewnie odezwę się do mojej dobrej koleżanki, Karoliny, która ma bardzo duże doświadczenie w pudrach drogeryjnych i może mi coś doradzi. A może Wy macie coś godnego polecenia, bo ani to, ani ten banana z Lovely mi się nie sprawdził. Więc jeśli macie coś, czego używacie tak na co dzień, a ma taką, no, przyjemną cenę, to możecie mi dać znać, to sobie poczytam. No i co? No i to tyle chyba, jeśli chodzi o moje postanowienia. Tak jak Wam mówiłam, że poza zużyciem Catrice i tego bronzera z MAC-a, będę chciała używać produktów, które już mam, czyli między innymi tej palety, bo słuchajcie, ja ostatnio po nią sięgałam tak, a żeby sobie przypomnieć, jaka jest, i słuchajcie, uwielbiam tę paletę, uwielbiam każdy produkt tutaj, najrzadziej używam koralisty,
Dlatego, że jak mam wybrać ten albo ten róż, to zawsze wybiorę Gold Rush i z chęcią będę używać częściej tej palety, tak samo jak, gdzie ty jesteś, o, tak samo jak tego rozświetlacza Rare Beauty, bo on jest przepiękny. Nie wiem, co będzie z tymi produktami, bo ja je lubię, ale słuchajcie, no ja używam ich kilka razy w roku tylko, więc może jakoś siebie namówię, siebie przekonam, żeby robić to częściej, no bo też takie mokre produkty, wiadomo, że są mniej trwałymi produktami niż takie sypkie, suche. Myślę, że przyszły rok też będzie decydujący co do tego, jak to się nazywa, Royal Dust? Tak, Royal Dusta, do tej mgiełki, dlatego że o ile daje to piękny efekt, to ja nie jestem w stanie znieść bałaganu, jaki to robi, bo ja też za często nie lubię sprzątać w toaletce, a jak się tego używa, to trzeba zdecydowanie częściej sprzątać w toaletce, więc może mi się uda zużyć ten produkt jeszcze w przyszłym roku. Co do moich planów zakupowych, jeśli chodzi o kolorówkę, nie mam nic konkretnego, oczywiście poza podkładem i być może tym pudrem takim na co dzień. Nie mam nic konkretnego, jeśli chodzi o makijaż twarzy. Ale jeśli chodzi o makijaż ust, to ja nie chcę sobie tutaj nakładać bana, bo wiem, że może być różnie. Na pewno trafi mi się jakiś tusz, bo ten zużyję, ten pewnie też w przeciągu roku zużyję i po prostu będzie jeszcze jakiś. Wydaje mi się, że największy przemiał, jaki będę mieć w produktach kolorowych, to chyba standardowo żele do brwi, bo ja Wam wielokrotnie powtarzałam, że dla mnie żele do brwi to jest najważniejszy produkt w makijażu, bo ja jak nie mam zrobionych brwi, albo jak nie mam dobrze utrwalonych brwi, to się źle czuję i dla mnie makijaż jest nieważny, więc tak, raczej żadnego rozświetlacza nie kupię i żadnego cienia nie kupię, dlatego że zdecydowanie wystarczy mi, słuchajcie, to co mam, nie mam tego dużo, ale to są moje kolory, a to są, wiecie, takie wisienki na torcie i nie ma sensu dokupować. Ja też często używam bronzera w załamanie, więc tutaj nie ma sensu dokupować żadnego. No i tak, tak to wygląda. Tak jest moje podsumowanie, takie są moje plany. W ogóle dajcie znać, czy macie teraz jakiś produkt z makijażu na oku. Jestem ciekawa. No, kończę już to podsumowanie, bo wydaje mi się, że bardzo się rozgadałam, a to miał być taki w miarę krótki i zwięzły film, bo wydaje mi się, że w produktach do ust będę mogła trochę popłynąć i się trochę rozgadam. Bo ja produkty do ust... Produktów do ust mam, słuchajcie, zdecydowanie najwięcej. Ja produkty do ust kocham i dla mnie... minimalnie inny odcień to już jest zdecydowanie inny produkt, delikatnie inne wykończenie to już jest dla mnie zdecydowanie inny produkt. No i tych produktów to już trochę mam, więc tak wygląda mój przegląd kosmetyczny, kosmetyków do twarzy. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądało zużycie i ewentualne zakupy w przyszłym roku, bo to, że ja teraz mówię, że niczego nie planuję, to wiecie, nie wiadomo, czy się w czymś tak nie zakocham dziko, że nie zapragnę tego mieć, także... To by było na tyle. Dajcie znać, czy podobał Wam się taki film siedziany, tylko w jednym temacie. W ogóle, czy lubicie makijaż? Jestem bardzo ciekawa. Ściskam Was serdecznie. Zostawcie mi kciuczka w górę i zostawcie mi subskrypcję, jeśli ten film Wam się podobał i w ogóle, jeśli podobają Wam się moje filmy. Ściskam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki. Pa!